gala operowa to ten rodzynek, który zawsze montujemy w Olsztyńskie Lato Artystyczne. Na tej scenie występowali no, chyba najwspanialsi śpiewacy. Myślę tu o Wiesławie Ochmanie, o Kazimierzu Kowalskim, o Grażynie Brodzińskiej, o Małgorzacie Walewskiej, o Bogusławie Morce. No i jeszcze długa lista innych śpiewaków. Dla mnie to debiut w tym miejscu, bo oczywiście amfiteatr widziałem wielokrotnie, ale nigdy w nim nie grałem. Orkiestra oczywiście już wielokrotnie występowała, choć myślę, że każdy koncert jest jakiś wyjątkowy. Dziś z jednej strony rozpoczynamy za chwileczkę sezon, więc kończymy urlop, wakacje, pogoda na szczęście dopisuje, no i faktycznie wyjątkowy koncert pod względem repertuaru, bo dotykamy i wielkich oper, bo zaczynamy od uwertury Nabucco i również się Mozart pojawia i Zemsta Nietoperza troszeczkę lżej, ale i również pieśni neapolitańskie. Dzisiaj zakróluje tu piękny śpiew, muzyka operowa. Dwaj bohaterowie dzisiejszego wieczoru to taki bohater zbiorowy, czyli Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, dyrygowana przez Piotra Słukowskiego, i gwiazda dzisiejszego wieczoru, olsztynianin, wspaniały tenor, robiący karierę we Włoszech, na co dzień solista papieskiego chóru Kapella Sistina, Cezary Stoch. Śpiewam po raz trzeci, jeśli dobrze pamiętam, albo czwarty w Olsztynie. Przyjeżdżam na wakacje w sumie, kiedy tylko mogę, na kilka dni, po to, żeby sobie pojeździć na rowerze naokoło jezior i pooddychać świeższym powietrzem niż tym, którym oddycham na co dzień, jeżdżąc skuterem po Rzymie. W życiu trzeba próbować wszystkiego, bez żadnego strachu, bez żadnych kompleksów i zawsze mierzyć jak najwyżej. Dokąd się dojedzie, to jest istotne, reszta się nie liczy. Najważniejsze, żeby ciągle mierzyć w górę. Na co dzień jestem solistą w chórze Kaplicy Sykstyńskiej. Oprócz tego oczywiście mam taką bogatą działalność artystyczną jako solista również w teatrach i w salach koncertowych Włoch, nie tylko. Śpiewałem w Mediolanie, we Florencji, w Genui i w wielu miastach na Sycylii. I to jest moje życie.